Wyszliście na ten mecz bardzo zmobilizowani, zdeterminowani, to było widać w tej pierwszej połowie. No tak, było to widać, bo my gramy każdy mecz o 3 punkty. No. Ja sam miał tam dwie okazje w pierwszej połowie, nie udało się, ja się cieszę z tego, że są szedł w tej 89 minucie. W drugiej połowie Górnik jednak troszkę przeważał, stwarzał sobie parę sytuacji, nie udało mu się jednak strzelić bramki, a tu wy odpowiedzieliście w końcówce meczu. Tak, tak, przyciśli nas trochę, no ale udało się. Mówiąc krótko, nie składacie jeszcze broni, walczycie, macie nadzieję jeszcze na utrzymanie. No tak, ja myślę, że tak, to jest dalsze ważne punkty. No, gramy u siebie, a musimy zbierać następne. No, my gramy tylko o 3 punkty teraz. Mówiąc krótko, pierwsza połowa, chyba lepiej o niej jak najszybciej zapomnieć. No na pewno nie możemy zalecić jej do udanych. W przerwie próbowaliśmy wprowadzić jakieś korekty i myślę, że w jakiś sposób to się udało. No ale na pewno nie jesteśmy zadowoleni po tym przegranym meczu. No właśnie, po przerwie ta gra już dużo lepiej się układała. Szkoda sytuacji na pewno Grzesia Bonina. Mogło się to skończyć inaczej. Tymczasem Robert Demian, o którym tak dużo się mówiło przed tym spotkaniem, strzelił nam tą bramkę. No tak, zgadza się. No, w drugiej połowie już były takie momenty, że zamykaliśmy naprawdę w 16 pod Beskidzie, no ale nie udawało nam się zdobyć tej bramki. Jedna kontra na nasze nieszczęście zakończona bramką. No tak jak powiedziałeś, Demian, uszaliśmy, wszyscy się jakby nastawialiśmy na niego, żeby go kryć, bo widzimy w jakiej jest formie. No niestety te wszystkie nasze zapowiedzi jakby nie powiodły się, no i jesteśmy troszeczkę rozżaleni. Ta wiosna, trzeba przyznać szczerze, nie jest dla nas zbyt na razie udana. Czego brakuje? Jak byś to ocenił? Na początku nie grałeś oczywiście tak z perspektywy ławki rezerwowych, czy z perspektywy trybun, teraz już z boiska. Czego brakuje w tej grze? Czego nam brakuje? No, na pewno troszeczkę też szczęścia, takiej troszeczkę też konsekwencji. No, tracimy dużo bramek, tego nie było w poprzedniej rundzie i na pewno tutaj w tym elemencie się pogorszyło. No a wiadomo, jeśli z tyłu też to jakoś nie funkcjonuje, no to w przodzie jest czasami ciężko, prawda? Jak się nie da wygrać, trzeba zremisować. No i na tym elemencie na pewno musimy pracować. Potrzeba jeszcze takiego jakiegoś bodźca? Co by mogło nim być ewentualnie? Czy bodźca? No, przed tym meczem wiedzieliśmy, oglądaliśmy mecz Śląska, wiedzieliśmy, w jakiej jesteśmy sytuacji, co możemy tym meczem ugrać. Wyszliśmy naładowani, wydawało nam się, że wszystko przed meczem zrobiliśmy ku temu, żeby ten mecz wygrać. No, nie udało się, no, jesteśmy na ostatecznej przeprawie. Jeszcze na koniec zapytam o Murawę, bo dzisiaj walczyliście chyba też z ciężką nawierzchnią, piłka skakała trochę. No, skakała, ale czy to ma jakieś znaczenie? No, skakała dla nas, skakała dla Podbeskidzia. Takie były warunki, a nie inne. No i trzeba się do tego dostosować. No, my niestety tego, tak jak wcześniej mówiliśmy, w pierwszej połowie nie zrobiliśmy. W drugiej było troszeczkę lepiej, no ale no, nie wystarczyło tego zaangażowania, tej ambicji na to, żeby tutaj z Podbeskidziem wygrać dzisiaj. Ale będzie lepiej, miejmy nadzieję. No na pewno będziemy się starać wyciągać z tych porażek wnioski. I patrzymy ciągle do przodu, no, głowy do góry i jeszcze dużo jest przed nami, dużo meczów zostało. Także tych punktów jest troszeczkę do zdobycia, także no, trzeba grać i punktować.